Witajcie kochani! Dziś chciałam Wam pokazać, w jaki sposób można przygotować woreczki do kąpieli. Zawartością woreczków w tym przypadku jest proszek pielęgnacyjny, którego przepis znajdziecie w podanym linku. Proszek składa się z mąki, z ciecierzycy, z mielonych płatków owsianych, zarodków pszennych oraz mleka w proszku. Woreczek wykonuje się w bardzo prosty i łatwy sposób. Wystarczy kwadratowy kawałek gazy, najlepiej z 2-3 warstwy, na który po środku wsypujemy proszek, następnie zawiązujemy boki i gotowe. Zamiast gazy można użyć szmatki muślinowej lub bawełnianej i związać je sznurkiem, aby utworzyła się sakiewka. Można także uszyć woreczki ściągane sznureczkiem do wielokrotnego użytku. Woreczek z pielęgnacyjnym proszkiem lub też z ziołami, płatkami kwiatów i olejkami eterycznymi umieszczamy w wannie z gorącą wodą, by składniki się rozpuściły, lub też zawieszamy na kranie w taki sposób, by sakiewka była zanurzona w wodzie. Woreczkiem wypełnionym proszkiem albo ziołami warto wykonywać masaż, który ma działanie pielęgnacyjne, oczyszczające i lekko peelingujące. Polecam i zachęcam do wykonania takich woreczków, które są jednym ze sposobów na domowe spa. Pozdrawiam i zapraszam do kolejnych filmików.